Ignisa, prawdziwy poligon, bo prawdziwy na pewno 4 koła. Zobaczymy, co ta autka potrafi i w mieście, i na piasku. Zapraszam na test. Wrażeń z jazdy, a więc Suzuki Ignis, modelowy 17 rok, akurat nasze zempasz produkcyjny 16, aczkolwiek w tej chwili już co byście nie kupili, kupicie rocznik modelowy i produkcyjny 17, a więc modelowy 17 rok, nowość na rynku, poprzedni Ignis, a ten dwa różne auta, naprawdę różnią się wszystkim, dosłownie kompletnie przeprojektowany samochód. To auto jest hasłowane przez Suzuki jako kompaktowy crossover i tak naprawdę dziwne hasło. Takie oczywiście jeszcze nie widziałem wcześniej, aczkolwiek zobaczcie, jak to auto sobie ciekawie radzi w terenie. W kolejnej, dalszej części filmu jest to auto przede wszystkim miejskie, ale co mnie bardzo zdziwiło, ma napęd na 4 koła i ma napęd na 4 koła prawdziwy. Ponieważ z tyłu widzimy normalny, regularny most, zadziwiająco to auto radzi sobie fajnie w terenie. Oczywiście napęd jest dołączany, nie ma takiej możliwości jak blokowanie napędu, ale napędy są inteligentne i dołączają się same przy uślizgu kół. Mamy dwa guziki do jazdy offroadowej, kontrola zjazdu ze wzniesienia oraz jazda po takim nierównym, piaszczystym terenie. I to kompletnie wystarcza. Elektronika sprawia, że auto wykopuje się z różnych tarapatów w terenie i naprawdę radzi sobie bardzo fajnie, mimo tego, że są tutaj normalne opony czasowe. Ale główną cechą tego samochodu jest jego funkcjonalność w mieście. Co za tym idzie, auto przede wszystkim ma mega, ale to mega małe promienie skrętu, 4,7 metra. Wystarczy Wam przeciętnej szerokości drogi, aby się zawrócili na drodze na raz. Kierownica skręca się o prawie 3 razy, jeżeli pełny obrót kierownicy, co mnie zaskoczyło. I auto jest bardzo zwrotne. Poza tym ma bardzo wysuniętą do przodu przednią oś oraz tylną oś maksymalnie do tyłu. Co za tym idzie? A. Fajny komfort podróżowania. B. Niesamowite kąty natarcia oraz zejścia. Dokładnie takie wartości, jakby Was interesowały, jeżeli chodzi o kąty natarcia, to jest 22 stopnie, czyli naprawdę takie już samochodziki małe, terenowe. Kąt zejścia jest to 38,8 stopnia, czyli również możecie zjeżdżać na parę ze stromych wzniesień. A sam przesiad tego samochodu również jest zadziwiający, ponieważ wynosi dokładnie 18 cm. I też nigdzie nie zawiśniecie. Więc to autko, zarówno czy to krawężniki, czy dziury, przejazd przez torowiska, bądź właśnie zjazd z utwardzonych dróg na jakieś drogi szutrowe, bądź leśne, lasy, parki, grzybiarze, wędkarze. Tutaj nikt z Was się nie zakopie tym autem. Co do samych takich właściwości miejskich oraz użytkowych tego samochodu. Bardzo ładne i przeprojektowane kompletnie wnętrze. Nie sugerujcie się tym radiem. Tak jak wspomniałem, jest to rok produkcyjny 16. Jest tak potężne ciśnienie na to auto w tej chwili. Są auto produkowane w Japonii. Co o tym idzie, jednak te samochody muszą do Europy przypłynąć. Zamówienia spływają, więc w tej chwili na to autko musicie parę miesięcy poczekać, jeżeli sobie je zamówicie i skonfigurujecie. Także to auto było zamówione w roku 16 i dojechało do dealera bez radia, więc jest stawiona stacja multimedialna Kenwooda z kamerą cofania. Obecnie przy wersji na przykład Elegance dostajecie stację multimedialną fabryczną Suzuki, gdzie macie również wszystko połączone z Apple CarPlay, z Android Auto, z nawigacjami, z multimediami. Bazowa wersja nowego Ignisa jest to kwota 49 900. Jeżeli chodzi o kwotę naszego egzemplarza, to nasz egzemplarz jest to dokładnie kwota 68 900 zł, plus ten lakier dwukolorowy, który zmieniłem. Więc no, taka kwota pasująca go tak naprawdę w segmencie aut już kompaktowych, można powiedzieć. A to jest takie auto, które tak gabarytowo w środku zaskakuje bardzo.
Z zewnątrz z kolei, z tyłu wygląda trochę jak Axon, czyli to auto na kategorię B1. Szerokie nadkola i troszeczkę zwężona ku górze sylwetka, samej jakby już budy. A przednia część, moim zdaniem, najmocniejszy atut tego samochodu, czyli bardzo ładne światła biledowe mijania oraz bardzo ciekawe światła dzienne w kształcie litery U. Mamy takich dużo odniesień historycznych w tym samochodzie do jego przodków. Między innymi taki ten znaczek potrójnych przetłoczeń, również tu są potrójne przetłoczenia na konsoli centralnej. Na masce są takie plastikowe wstawki a la Vitara. Dokładniej z takiego lekkiego zarysu historycznego, posłuchajcie Jarka. Pierwsze co nas intryguje, czyli potrójne przetłoczenie. To potrójne przetłoczenie to jest dość ciekawa rzecz, bo to zostało przejęte z takiego historycznego modelu, który się nazywa Suzuki Cervo. To był samochód, który był oferowany przez Suzuki na rynku japońskim w latach 70. Zabawna rzecz, bo akurat tamten model był zaprojektowany przez Giorgetto Giugiaro. Jest jedna jeszcze dość ciekawa rzecz związana z tamtym modelem, mianowicie jeśli jak tu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Suzuki miał przedni napęd, to napęd ma 4 koła, natomiast tamto Suzuki Cervo miał napęd. To jest napęd na 4 koła przejęty podobno z zimniego, przynajmniej tylny. To znaczy, który napęd na 4 koła? W tym. Tu? Tak. Nie. Coś jeszcze innego? Nie. Tu jest nie. Oni mają, to znaczy Suzuki wprowadziło ten system All Grip, który jest ten system taki automatyczny, to znaczy jakby tam można sobie dobierać pewnego rodzaju, różnego rodzaju ustawienia. Natomiast generalnie to jest troszeczkę tak, że kierowca jakby nie odczuwa bezpośrednio momentu, kiedy na przykład się przełącza do przedniego napędu na napęd na 4 koła. Czyli to się wszystko jakby płynnie odbywa i to jakby dostosowuje się do nawierzchni, do warunków jazdy. To jest rozwiązanie najnowszej generacji, natomiast ten system nawiązuje oczywiście do doświadczenia, dużego doświadczenia Suzuki, jeżeli chodzi o napęd na 4 koła, bo pierwsze samochody Suzuki właśnie z napędem na 4 koła pojawiły się w latach 70., także już troszeczkę lat minęło. Okay. Jimny jest zupełnie innym rozwiązaniem, można powiedzieć, że Jimny to jest taki klasyczny samochód terenowy, gdzie kierowca decyduje o tym, kiedy ma włączony ten napęd na 4 koła. Co tam mocno łączy, jakby Księżyc, Marsa kosmos. Znaczy Suzuki bierze udział w takim programie, jest taki program przygotowywany i Suzuki bierze udział w tym programie polegającym na tym, że ma być opracowany pojazd niewielkich rozmiarów, który będzie wysłany na Księżyc i będzie robił zdjęcia, przekazywał ci zdjęcia na ten na Ziemi. Teraz oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia, natomiast tutaj chodzi o to, że ten pojazd, w tym pojeździe wykorzystano pewne rozwiązania technologiczne, które w wypadku powiedzmy nowego Ignisa sprowadzają się do obniżenia masy. I jakby to wszystko, prawda? Więc bardzo lekki. Rzeczywiście Ignis jest rzeczywiście lekkim samochodem i można powiedzieć, że tak naprawdę to on w tej konfiguracji z napędem na 4 koła, praktycznie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ma chyba tylko jednego konkurenta, który nie jest Fiat Panda 4x4. W tej chwili tak. No i swojego brata Jimny'ego, ale to jest już takie bardziej. No tak, ale Jimny jest takie trochę bardziej terenówka. No. Dokładnie. Okay, dzięki serdecznie. Kolejny element, jakie są w nowym Ignisie, poniekąd przełomowe, możecie kupić sobie go w wersji tak zwanej hybrydowej. Brzmi to dumnie, nie jest to nic, jest to nic innego jak akumulator zamontowany pod fotelem kierowcy. I tutaj najlepiej sobie spójrzcie w katalog, on to wyjaśni jakby najlepiej. Powiem ogólnikowo, z tego co się dowiedziałem, jest to po prostu zmodyfikowany rozrusznik i alternator, które wspomagają się mocno prądem przy starcie tego samochodu oraz przy jeździe miejskiej. I tutaj na przykład czy to nowy Swift, czy Suzuki z tym napędem właśnie hybrydowym, Suzuki dokładnie ten napęd na przykład w Ignisie z silnikiem 1.2, właśnie z Dual Jet, czyli ten silnik, którym jedziemy, o mocy 90 koni, czterocylindrowy, jest to SHVS. To jest dokładne oznaczenie tego silniczka z tym właśnie napędem hybrydowym. Sprawuje to tylko tyle, że w mieście po prostu to auto pali bardzo, ale to bardzo mało. Sądzę, że są wyniki porównywalne spokojnie z Toyota Yaris z wersji hybrydowej, czyli jest tak naprawdę z przodownikiem aut miejskich w wersji hybrydowej. I Mi Ignis bez żadnych hybryd, ta wersja 1.2 właśnie 90 koni w mieście przy naprawdę takiej jeździe dynamicznej, tak? Czyli wykorzystujemy ten moment, który to auto ma, wykorzystujemy jego moc. Auto pali w mieście 5,5 do 6 litrów na klimie. Dla mnie jest to wynik szokujący.
jeździłem teraz tylko i wyłącznie miasto. Mało tego, jest to wynik średni z dwóch dni, gdzie w ciągu tych dwóch dni byłem również na poligonie. Na poligonie auto zakopywało się, wymagało dodania większej ilości gazu, silnik miał większe opory i dalej spalanie nie przekroczyło 6 litrów. Dla mnie szok. Przy włączonej klimie naprawdę szok. Auto jest oczywiście lekkie, waży dobrze poniżej tony. Także to też to napęd na 4 koła. Również ten napęd dołącza się na asfalcie, kiedy wykrywa uszy z tylnej osi, więc dla kierowców, którzy mają bardziej sportowe zacięcie i chcą tu sobie troszeczkę poszaleć tym samochodem w zakrętach, również ten napęd ich ten czas wspiera, podobnie jak robi to Haldex w grupie Volkswagena. To, co podoba się moim pasażerom oraz mi, bardzo, ale to bardzo wygodne fotele. Mają bardzo fajne trzymanie boczne oraz są po prostu wygodne. Pomijając, że są podgrzewane i regulowane w klasycznych płaszczyznach, ale są bardzo wygodne. Dalej z elementów komfortu. Kierownica multimedialna, która wkryje sobie sterowanie radio, sterowanie całą stacją multimedialną oraz tempomat, limiter, sterowanie komputerem pokładowym. Suzuki Ignis oraz nowy Swift również mają w standardzie dwa systemy bezpieczeństwa, które faktycznie biją na głowę też w podstawie innych konkurentów. A więc tak, za lusterkiem, za dokładnie stroną lusterka są dwie kamery. Jest to dual camera brake support. Jest to układ reagowania przedkolizyjnego oparty na dwóch kamerach stereoskopowych. Co za tym idzie? Te kamery widzą wcześniej, czy Wam coś nie idzie podczas jazdy, czy Wam wszystko idzie w porządku. Jeżeli Wam coś nie idzie, kamery Was, jeżeli na przykład zmieniacie pas ruchu, momentalnie są komunikaty między zegarami oraz jeżeli podjedziecie zbyt blisko samochodu przed Wami, najpierw jest to komunikat tylko dźwiękowy. Jeżeli nie reagujecie, dostajecie po hamulcach i auto zahamuje awaryjnie. Co warte podkreślenia, system działa w zakresie prędkości od 5 na godzinę do 120. Czyli nieważne czy miasto, czy trasa, system zadziała. Oraz co również bardzo ważne, system wykrywa zarówno pieszych, dzieci, ponieważ on tutaj sobie monitoruje, on na podstawie kształtów rozpoznaje przeszkody, oraz samochody. Więc jeżeli pieszy Wam wtargnie na jezdnię, jeżeli samochód przed Wami zatrzyma się nagle, a Wy reakcji nie podejmiecie, system zrobi tyle, ile może, aby uniknąć zderzenia, bądź aby zminimalizować jego skutki. Samo zawieszenie. Jest to auto japońskie, które wygłoszone jest, uważam, średnio akurat, więc słyszymy z przodu dokładnie pracę zawieszenia, słyszymy też pracę zawieszenia tylnego. Także pod kątem wyciszenia, no jest to małe auto, auto takie bardziej blaszane, takie zwarte. I tutaj nie ma co oczekiwać jakiegoś wygłoszenia z aut wyższych klas. W autach japońskich jest to norma, że te auta są po prostu gorzej wygłoszone, mają charakterystycznie twarde plastiki, nie są takie może idealnie miękkie, przyjemne tylko plastiki, ale naprawdę są spasowane dobrze, nic nie trzeszczy. Jest tu sporo powierzchni plastikowych, co dla jednych będzie wadą, dla innych nie. Jeżeli chodzi dalej o bezpieczeństwo, komplet poduszek powietrznych, zarówno bocznych, jak i przednich. Auto ma 5 gwiazdek w testach Euro NCAP, co też jest warte podkreślenia. Mamy tutaj system i dostęp bez kluczyka do samochodu, co akurat mnie cieszy. Nie ma systemu start-stop, panel do sterowania nawiewami oraz klimatyzacją. No, przypomina mi ten z Mini, taki trochę kosmiczna, taka tuba startrekowa, ale jest to naprawdę bardzo intuicyjne, bardzo przejrzyste. Mamy tu prostą regulację kierunków nawiewów, tu również siły nawiewu. Jeżeli go rozpędzimy, faktycznie nawiew jest mocno słyszalny. Cieplej, zimniej, obieg zamknięty wewnętrzny. Możemy wyłączyć asystenta monitorowania pasów ruchu oraz możemy również wyłączyć, przytrzymując duży guzik, możemy również wyłączyć ten czujnik jakby zderzeniowy, czujnik odległości, aby też no nie piszczał Wam, jeżeli ktoś z Was lubi jeździć na zderzaku. Tego, czego też nie polecam, ale no to zależy od stylu jazdy kierowcy. Silniczek bardzo dynamiczny, co mnie też zdziwiło, ale weźmy pod uwagę masę tego samochodu i nawet na 4 koła, więc to auto odpycha się z tych 4 kół, nie ma z tym problemu. Poza tym nie ma oś zgłosi, ponieważ jeżeli już się zgłosi oś, dołącza nam momentalnie tylną oś, więc naprawdę tym samochodzikiem możecie zastydzić niejedno większe auto, które jest bardziej dorosłe, tak, niż auto, którym się poruszamy. Ignis także, jak inny jego konkurencji z kategorii miejskich samochodów, ma różne możliwości konfiguracji oraz dopasowywania wnętrza pod odbiorcę, typu właśnie kolorowe wstawki, tutaj te tunele środkowe, obramówki przednich świateł, czy właśnie na dwukolorowy lakier, więc także sobie możecie spersonalizować swojego Ignisa pod siebie, co też troszeczkę umili Wam oszczędność Suzuki, zobaczcie, jakie są fajne sypełki na końcu.
ale to po co tutaj jestem w bagażniku. Przede wszystkim to ciekawe rozwiązanie kanapy. Mamy tutaj dwa uchwyty. Zobaczcie, jak ta kanapa jeździ. Przód, tył. Pomieszczamy sobie spokojnie bagażnik oraz drugie do położenia tej tylnej kanapy. Auto jest czteroosobowe, ma dwa osobne fotele z tyłu. A więc może w podsumowaniu mojego testu największe zalety Suzuki Ignisa. Przede wszystkim napęd na cztery koła, rewelacja. Bardzo wygodne fotele, tak jak powiedziałem. Bogate wyposażenie w tym samochodzie standardowe, czyli tutaj, znaczy standardowe, w tej wersji wyposażeniowej. Ciekawy wygląd tego samochodu oraz możliwość personalizacji jego. Ergonomia oraz przejrzystość, nowoczesność również tego samochodu pod kątem systemów oraz zaleta chyba największa, czyli systemy bezpieczeństwa oraz to, jak to auto wspiera bezpieczeństwo podróżującego nimi osób. Z wad, co bym wymienił? Głośno płacące zawieszenie dosyć nerwowe, jeżeli jedziemy samemu, jeżeli jedziemy na przykład tylko w pojedynkę, to auto faktycznie ten tył trochę podskakuje, co szczególnie na nierównej drodze słychać i może jakoś tam jakieś nieprzyjemności wam dawać. Duże powierzchnie plastikowe z twardymi podparciami, z podparciami rąk. Pum! Może i mały bagażnik, aczkolwiek tutaj też to zamienię to może w zaletę, ponieważ ten bagażnik faktycznie jest mały, ale możemy przesuwaną kanapą sobie ten bagażnik powiększyć. A więc jeśli podobał wam się test tego bączka od Suzuki, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Też starałem się zrobić dwojako, czyli troszeczkę terenu, troszeczkę miasta, czyli to, do czego ten samochód aspiruje. Polecam się na przyszłość. Obejrzyjcie moje inne filmiki oraz do kolejnego filmu. Dzięki, pozdrawiam was.